Podczas studiów medycznych, pod koniec studiów medycznych, w grę wchodziły dla mnie dwie specjalizacje. Pierwsza specjalizacja to była okulistyka i druga specjalizacja to była radiologia. Oczywiście oprócz pracy z ludźmi, która jest podstawą, zawsze uwielbiałem technologie, nowości. I to tak samo zacząłem potem szukać, które specjalizacje dadzą mi taką możliwość połączenia kontaktu z pacjentem z naprawdę bardzo zaawansowanymi technologiami. Została na koniec okulistyka i radiologia. Zdecydowałem się przeciw radiologii z tego względu, że ma się o wiele mniejszy kontakt z pacjentami, który jest dla mnie tak ważny, dlatego na końcu została okulistyka. Po specjalizacji okulistyki dalej byłem zafascynowany technologią i wtedy starałem się dostać do działu chirurgii refrakcyjnej. Udało mi się to w Niemczech, w klinice w Frankfurcie nad Menem, gdzie byłem w stanie dalej rozwijać moje zainteresowania i pogłębiać doświadczenie, i to było główną motywacją. Praca z pacjentem, intensywna praca z pacjentem w połączeniu z technologią. Tak samo jak fascynowało mnie to od roku 2003, kiedy to było moje pierwsze spotkanie z okulistyką, dzisiaj mamy rok 2022, tak samo wybrałbym tą samą specjalizację i tą samą działkę okulistyki, czyli chirurgię refrakcyjną. Jest to moja pasja, sprawia mi to przyjemność na co dzień i cieszę się tak samo, że mogę codziennie pomagać pacjentom, aby lepiej widzieli i mieli większą radość z życia, postrzegając świat w innych kolorach, innej ostrości.